No i ściągamy boczny napinacz pierw. Stachu tam kręci. Ło. Idzie. Poszło. Ten niestety napinacz trzeba cały wyjąć, bo nie zajdzie łańcuch. Trzeba tu wyciąć. O, ale bije z tego. Znaczy musimy, Stachu, wiatę dokończyć. Czy trzeba wiatę dokończyć, żeby chrupek stał? Po żniwa, wiesz, pod wiatą. Żeby nie leciały, wiesz. Jestem za, ja tylko na uczelnię jadę. W sobotę na chwilę i tyle. Nie mam wolne. Dobra, możemy zbierać. No jakiś ten, jakiś kabelczyk tylko zahaczyłem delikatnie. Przejechałem. Nie to łożysko. Gdzie to kurwa koło? Od napinaczu tu jest. Zbieramy graty. I tak to wygląda, o matko boska. Dobra, idę po tego pneumata. Bo się zakręcę. Kurwa, zalatam się z tym sprzętem. Zruszyć to trzeba. Przytrzymaj. Młotkiem trzepniesz i puści. Z łaboczkiem może, nie z łapieżoczkiem? Czekaj. No dawaj. Idzie? Wziąłeś ten kompresor? Wziąłem tu, no. No to trzeba podłączyć. Już idę, będzie potrzebne. No czekaj, no ale kurwa, poczekaj sekundę. To te blachy musimy zdjąć. Poszło? Mam tu klucze. O kurwa, kto to tak dojebał? Kręć pneumatę. Dawaj. Poszło. Dobra. Jest. Tu co? A nie? Dzik. Tu! Lukę, kurwa! I idzie! A może wam będzie potrzebne, zmordujesz go i co? Co go zmorduje? No. Kurwa! Ładny młotek! Dobra! Ładny młoteczek! Jezu, zmorduje wał. Co zrobię? Chłopie niezniszczalny. Ze srami. My kurwa, a on iskry szuka. Ale jebie gazem, kurwa. On chce nas dymem kurwa puścić. Kurwa! Nie! Piąty raz, nie, no to gaz leci, a on kurwa gdzie siłką. Jak jebnie. No. Dobrze. Ja no wyjebię nas w kosmos. Przykręć mu, bo za mocno dmucha. Ono. Ej, coś jest zjebane. Gdzieś lewe powietrze łapie, Stachu. No, bo jest dysza rozkręcona. No mówię, lewe powietrze łapie. A, bo z tobą to jest taka robota. Ta kurwa, ja, moja wina. Nie znasz, nie znasz. Chuju, nie umiesz się, odpalić palnika. I bo z tobą jest taka nie robota się, kurwa, na robocie i...
Ja muszę za trzech robić. No tak, o kurwa palnika. Już 15 minut morduje ten palnik. O, zobaczcie. I chuj, idę się oddać, bo zaraz popuszczę w nogi, kurwa. No jak? Stachu, ale tak ten zeszyt to trzywarstwowy. O, cicho, chwila prawdy. Dobra, starczy, bo zgaśnie. Delikatnie. O. Piotruś to by przydał mu się. On to się chłop znara na robocie. Jak, nie, jak mało kto. Jak to szwagier mówi, kombajnista kurwa na robocie. O. Aż Lili się sprzecza. No i tak kurwa, panowie i panie. Łożysko trochę przypiekło się. Ja pierdolę. Co to wyczeliło? Łożysko spadło. Spadło? No wyszło. Ale jebo, już koniec. Po co grzejesz? Już poszło? No już poszło. Nie gadaj. No mówię ci. No widzisz kurwa, a ty żeś chciał fleksem wziąć kurwa. No ta, teraz się nie chce. Nasz ma śruby. Jakie? Te takie nie ma chyba w środku. Przycykanych. Tam? No. Nie wiem, chyba nie. Ale jak go zakręcić inaczej? No właśnie, jak go zakręcisz. No, dobra, wyjeżdżamy. Może tak, najpierw jedną stronę. Czekaj, bo teraz jest pod prostym. No. Na ziemię go. Mamy szmatę. Ale już pękało. Pokaż. Tu już patrz, pękło znowu. Ujebałby się w tym roku znowu, patrz. No ale tu wiesz, to już cienka blacha była, nie pamiętasz? Ile, no. Zobacz, jak ospawane tu jest, chłopie. Ale my to rzeźbili, jeszcze zamalowane było. Kurwa. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj dalej działamy przy headerze. Dzisiaj jesteśmy na etapie prac takich, że muszę wykręcić wszystkie bagnety. Jestem już tak jakby w połowie, można tak powiedzieć. Kilka śrubek musiałem potraktować flexem, ale to tam szczegół. Jeszcze mi zostało tutaj odkręcić te bagnety. Bagnety będą wszystkie nowe. Zobaczymy jak z nożykami, czy będziemy wymieniać, czy tam jakieś po prostu, które będą w gorszym stanie. O, na przykład jak ten jest tutaj gdzieś ukruszony, go wymienimy. O, kosa jeszcze jest w miarę dobrym stanie. To muszę jeszcze tę podłogę dzisiaj wyrwać. Zobaczymy jak to wszystko będzie się prezentować pod tymi arkuszami blachy. Ten kątownik prawdopodobnie będzie trzeba dorobić nowy, nową gumę dorobimy. Z tamtej strony dorabiałem w zeszłym roku taką blachę do niego, no bo po prostu co, tam dziura była straszna i ten, i dlatego tak to zrobiliśmy. Dlatego tak to zrobiliśmy, tutaj jest po prostu spawana ta blacha, także myślę, że nie będzie z nią problemu. Podcinam i zobaczymy co jest w środku. Powymieniamy te arkusze, odmalujemy go i header będzie bajecznie, elegancko, że tak powiem, zrobiony. Zabieram się do pracy, działam. Rękawiczki, podstawa, pneumacik. Pneumacik musi być, najlepiej z pneumacikiem. Robota szybciej wtedy
nam idzie. Tutaj oczywiście już będziemy trzeba walczyć z kluczem. To muszę flexem potraktować. To tak samo. Aktualizacja prac. Kosa wyjęta. Bagnety wszystkie wykręcone. No i teraz chyba będę odkręcał tą blachę tutaj. Blachę, kątownik. Z jednej, jak i z drugiej strony. I będziemy to rwać dalej. Nie wiem, czy pokazywaliśmy, jak się ma nasz ślimak. Nie chce ktoś kupić. Bardzo dobry ślimak jeszcze pochodzi. Tutaj palec po prostu zrobił robotę z jednej strony, jak i z drugiej tutaj. O. A nam się przydarzyła taka akcja, że tu było wszystko wyrwane. I tutaj już zaczyna, tu w sumie już zaczyna już pękać z powrotem. Bo zrobiliśmy to jak mogliśmy wtedy w sezonie, żeby dokosić chyba przężytko. No i stwierdziliśmy, że po prostu już musimy kupić nowy ślimak do headeru. No, podejrzewam, że może on by dziś, może on by też żniwa jeszcze wytrzymał, albo i by po prostu skończył żywota, no ciężko powiedzieć. Możemy teraz tylko gdybać. A ja spróbuję teraz odkręcić te blachy. I zabiorę się za demontaż tej podłogi. Nie wiem, jak to będzie mi wychodziło. Ale tutaj trochę podszlifujemy te spawy, jakiegoś przecinaczka. I myślę, że spokojnie uda mi się to zdemontować. I tak to się prezentuje. Jeden arkusz dna tutaj z blachy wyciągnąłem jakoś, no widzicie, jaki jest syf. Syf, gnój i tyle, że tak powiem. Będzie trzeba jeszcze tą dolną blachę odkręcić, wyprostować, zaimpregnować. Całą tą ramę będzie trzeba wyczyścić też, zaimpregnować. I tamte blachy z tyłu tak samo będą prawdopodobnie do wymiany, bo są zeżarte. Karol miał je zamówić. No ona się tak prezentuje. Widzicie, co się tutaj wyczyniało. Zobaczcie. Trzeba to po prostu... Zobaczcie, tutaj już jest coś mocno to zjedzone. No rdza. Rdza, jeszcze raz rdza. Ja tutaj działam. Odrywam to. Tutaj są... Ta blacha jest zgrzana. O, tutaj ładnie nam poszło. Tam. Resztę będzie po prostu trzeba odszlifować w ogóle. Tutaj jest poprzycykana. Widzicie, już tutaj praktycznie tej podłogi nie ma. Muszę jeszcze tu poodcinać te spawy i będzie praktycznie już drugi płat blach podłogi zdjęty. No dobra, okularki sobie założę, kamerkę muszę zdjąć, okularki sobie założę i szlifuję. No w sumie tutaj to, tutaj widzicie, jak to wygląda. Ogólnie tak to header jest w miarę prosty. Tutaj nic się nie działo z tą listwą, także to jest najważniejsze, że cała ta powierzchnia tutaj, gdzie jest kosa, jest wszystko z nią ok.
No po prostu nasi tutaj byli, rzeźbili, jak to w żniwa, byleby szybko, no i takie są efekty tego, no ale widzicie, pomału jakoś zrobimy stopniowo, co roku coś będziemy modzić, aż w końcu doprowadzimy złomka, chrupka, reksia, jak to tam każdy mówi, do stanu perfekcji. Wiadomo, na nasze koszenia, jak zrobimy ten header, to już praktycznie będzie dożywotka. Chyba że kupimy sobie klasa, może by tak powiedział Karolowi, może by kasę zbierał, żebyśmy jakiegoś klasa dominatora kupili. Ale no, to tak żartobliwie. Wyrywam dalej tą podłogę i widzimy się za chwilę.